Audycja Studia Salvator. Otwórz drzwi Chrystusowi, to Twój Zbawiciel, pozwól przekroczyć mu próg. Dlaczego czwartek jest kapłański i co na ten temat wiedzą salwatorianie? Gościem naszego studia jest ksiądz Bogdan Giemza, prowincjał salwatorianów. Korzystając z obecności księdza w naszym studio, chciałem nawiązać do czasu poprzedniej księdza funkcji, bowiem do czasu objęcia stanowiska prowincjała polskiej prowincji salwatorianów. Był ojciec redaktorem naczelnym katolickiego dwumiesięcznika Salvator, pisma w dużym stopniu poświęconego tematyce, no nazwijmy to ogólnie, kapłańskiej. Salvator propaguje ideę tak zwanego dnia kapłańskiego. Skąd taka myśl i czemu ta idea ma służyć? Sama idea Dnia Kapłańskiego została zainspirowana przez księdza Paschalisa Schmidta, salwatorianina, w okresie przedwojennym, ale na pewno ja tak to widzę, że jest to inspiracja samego Ducha Świętego. Gdy chodzi o wymiar już, jak ksiądz Schmidt dojrzewał, tak bardzo pokrótce. Otóż ksiądz Paschalis Schmidt był wychowawcą w kolegium salwatorianów, w domu wychowawczym, w gimnazjum, powiedzielibyśmy, w Bad Wurzach w Niemczech. I widział, jak wielu młodych chłopców, którzy chcieli studiować, którzy chcieli się uczyć, nie mogło tego uczynić z prostej przyczyny. Ich rodziców nie było stać, aby opłacić tę naukę. I stąd pierwotnym zamiarem księdza Schmidta było zorganizowanie, powiedzielibyśmy dzisiaj, jakiejś fundacji, jakiejś inicjatywy, która by zbierała pieniądze, żeby tym kandydatom umożliwić tę naukę. Ale kolejne rozmowy, spotkania księdza Schmidta, kiedy już był w Berlinie, i spotkanie zwłaszcza z biskupem Maksymilianem Kalerem, ówczesnym biskupem Warmii, ten akcent przesunęło nie tyle na troskę o finansowe zabezpieczenie, co na troskę o świętość osób powołanych, wybranych i troskę o, w dalszej później kolejności, o nowe powołania. To działo się wszystko przed II wojną światową, tak? Tak, dokładnie to spotkanie biskupa Kalera z księdzem Schmidtem miało miejsce w latach 30., 30., 31. rok i też jeszcze potrzeba było 3 lat, bo konkretnie 8 września 1934 roku w katedrze berlińskiej miała miejsce pierwsza tak zwana sobota kapłańska, Priestersamstag. Dlaczego akurat taka nazwa i tak co kryje się pod tymi zamiarami księdza Schmidta? Otóż ksiądz Schmidt patrzył w tym wymiarze i nadprzyrodzonym, ale też był, można powiedzieć, wielkim realistą. I jego zamierzeniem było zmobilizowanie wszystkich wiernych Kościoła do troski o powołania kapłańskie. Później jeszcze kwestia też i zakonne. Że znów to, co było wcześniej, że żeby to nie była sprawa tylko samych księży, ale że sprawa wszystkich wiernych. I ksiądz Schmidt znał doświadczenie Kościoła, bo przecież ta troska Kościoła nie pojawiła się nagle w XX wieku, bo przez całe wieki Kościół w taki czy inny sposób troszczył się o nowe powołania. Ale ksiądz Schmidt w swoich notatkach zostawił taką informację, że z jednej strony czyni się, ale jest jakby mało konkretów, że potrzeba jakby bardziej konkretnej decyzji, konkretnej propozycji. I stąd ta propozycja, by wybrać
jeden dzień w każdym miesiącu, który byłby poświęcony w całości tej sprawie. I chodziło, żeby w tym dniu ofiarować wszystko Bogu, i modlitwy, ale również i pracę, radości, cierpienia, tutaj duża rola chorych, żeby cały swój dzień ofiarować Bogu przez ręce Maryi w intencji właśnie kapłanów i uświęcenia i o nowe powołania. I tak jak powiedziałem, tutaj wyszedł ten wymiar też realiów, takiej praktyki księdza Schmidta. To jeszcze czas, kiedy, gdy chodzi o Komunię Świętą, inne było spojrzenie niż dziś. I stąd ksiądz Schmidt chciał, żeby z tym dniem była związana sprawa uczestnictwa we mszy świętej i przyjęcia Komunii Świętej. I najlepszy według niego była sobota po pierwszym piątku miesiąca. Stąd nazwa niemiecka Priestersamstag, po polsku wtedy pierwotna nazwa sobota kapłańska. Wychodził z założenia, żeby księża nie musieli dodatkowo organizować spowiedzi. Byłoby to dla nich utrudnienie, dla wiernych też. Praktyka pierwszego piątku miesiąca była już znana i jego zamiarze było, że wierni, którzy przystąpią do spowiedzi w pierwszy piątek miesiąca, przyjmą komunię, będą w stanie łaski uświęcającej, mogą w tym następnym dniu również to uczynić z konkretnym celem, z konkretną intencją. Czyli idea świętowania soboty kapłańskiej była taka bardzo osobista, taka bardzo indywidualna. Własne cierpienia, własne modlitwy, własne prace ofiarujemy w intencji powołań kapłańskich. Jak tę ideę przejął Salvator? Salvator to wówczas jeszcze miesięcznik, który też swoje początki datuje w 1934 roku, a był on organem, powiedzielibyśmy dzisiaj, prasowym, istniejącego od 1930 roku Związku Współpracowników Salwatoriańskich dla Propagandy Powołań Kapłańskich. To związek, który gromadził wiernych i którzy przez swoją modlitwę i dobrowolną ofiarę materialną mieli wspierać dzieło powołań w polskiej prowincji Salwatorianów. To też ważne, że wówczas członkowie polskiej prowincji Salwatorianów, widząc, że tych powołań jest mało, położyli akcent i na tę stronę materialną, ale i na stronę modlitewną, mobilizowania wiernych do tego udziału, stąd właśnie ten związek współpracowników salwatoriańskich. I aby tę ideę wśród współpracowników ożywiać, aby ją pielęgnować, postanowiono powołać czasopismo, które by służyło tylko temu celowi. I w 1933 to był miesięcznik Towarzystwa Boskiego Zbawiciela i tytuł, który został zmieniony w 1934 na Salvator. I miesięcznik Salvator służył sprawie i informacji o salwatorianach, ale głównie właśnie animacji powołań kapłańskich i też zakonnych. I kiedy idea Dnia Kapłańskiego ujrzała światło dzienne w Berlinie, to Salvator stał się pismem, które na swoich łamach tę ideę promowało. Patrząc na obecną sytuację personalną na prowincji Salwatorianów, widać, że ta droga jest bądź co bądź skuteczna, bo stoi ojciec na czele kilkusetosobowej prowincji, właśnie prowincji Salwatorianów. Natomiast jak doszło do zmiany Dnia Kapłańskiego z pierwszej soboty na pierwszy czwartek? Świętujemy sobotę w czwartek, czy czwartek w sobotę? Jak to było? Otóż, gdzie trzeba widzieć jakby korzenie, źródło tej zmiany, tej nazwy sobota kapłańska na dzień kapłański? Otóż sprawa powołań w okresie przedwojennym była też bardzo żywotna, zresztą do dzisiaj dla Kościoła. Jak powie Jan Paweł II, powołania kapłańskie i zakonne są znakiem żywotności Kościoła, ale i warunkiem żywotności Kościoła w wymiarze parafii, diecezji i tak dalej. I w roku 1935 ukazała się encyklika Piusa XI na temat kapłaństwa i w tejże encyklice nie wprost, ale ta sprawa
Dnia Kapłańskiego została podjęta. I zaczęto w związku, w nawiązaniu do tej encykliki papieskiej, wysuwać argumenty, że jednak od strony teologicznej, biblijnej, bardziej właściwy dla Dnia Kapłańskiego jest czwartek, nie sobota. Co więcej, jest to czas, kiedy we Włoszech zwłaszcza zaczął się szerzyć kult wynagradzający Maryjny właśnie w soboty i też tu widziano, że jakby no pewną sprzeczność, czy żeby nie było takiego, nazwijmy, rozdwojenia. I w okresie przedwojennym, po ukazaniu się tej encykliki papieskiej, przyjęto jakby taką rozwiązanie, że w niektórych krajach przyjęła się i była kontynuowana sobota po pierwszym piątku miesiąca i została ta nazwa Sobota Kapłańska. I tutaj to między innymi Niemcy, Polska, ale też były kraje europejskie, między innymi Anglia, Francja, Włochy, gdzie przyjęto, że dniem kapłańskim będzie właśnie pierwszy czwartek miesiąca. I w okresie powojennym ta praktyka została podtrzymana i właściwie nawet w samym Salwatorze znajdziemy informację, że do lat 50. w Polsce obchodzono Dzień Kapłański w sobotę. Dopiero i kwestia ruchu maryjnego, tutaj zwłaszcza inicjatywa księdza prymasa Wyszyńskiego w latach 50. spowodowała, że w Polsce również zaczęto obchodzić Dzień Kapłański w pierwszy czwartek, ale z moich doświadczeń, z moich kontaktów wiem, że w niektórych diecezjach polskich do dzisiaj dniem kapłańskim jest pierwsza sobota. A jak właśnie dzisiaj ludzie podchodzą w ogóle do idei modlitwy w pierwszy czwartek bądź w pierwszą sobotę w intencji powołań kapłańskich? Czy ojciec jako redaktor dwumiesięcznika Salwator miał o tym jakieś sygnały od czytelników? Otóż kiedy 2 lata temu, a właściwie już 3, przyszła myśl dla mnie, aby na nowo reaktywować Salwator po ponad 40 latach, to uznałem, że powinien on służyć pierwotnym celom, trosce o powołania, animacji powołaniowej i też w tym klimacie na nowo ożywieniu idei Dnia Kapłańskiego, która w Polsce bywa różnie określana. Najczęściej w parafiach można spotkać się z takim określeniem pierwszy czwartek miesiąca. Nie prowadziłem jakichś szczegółowych badań czy analiz, jak to jest odbierane, ale mogę z tej pracy redakcyjnej czy osobistych kontaktów powiedzieć, że Salwator stał się jakby źródłem inicjatyw w niektórych parafiach, że ta praktyka bądź na nowo została jakby bardziej kontynuowana, pielęgnowana, bądź też tworzenia grup. Taki przykład, który dla mnie jest jakoś bardzo wymowny, z ubiegłego roku z Warszawy, z jednej parafii, do dziś mam jakiś kontakt jeszcze z tą parafią, gdzie grupa świeckich, która miała w ręku Salwator i zapoznała się z tą ideą Dnia Kapłańskiego, jako wotum wdzięczności za kongres eucharystyczny, jako wotum wdzięczności za ubiegłoroczną pielgrzymkę Jana Pawła II do ojczyzny, uznała, że trzeba w parafii tę sprawę Dnia Kapłańskiego, modlitwo powołania o świętość kapłanów, osób zakonnych, aby ożywić, i powstała taka grupa inicjatywna, która do dziś każdy pierwszy czwarty miesiąca przygotowuje liturgię, przygotowuje i też, że w to włącza się w miarę możliwości parafię. Także to jest jeden z licznych takich przykładów konkretnych. W zasadzie mówimy do tej pory o tym, co w takiej swoiście pojmowanej nomenklaturze kościelnej
nazywa się modlitwą o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Czy idea czwartku kapłańskiego, ksiądz już wspomniał, że tak, zakłada także modlitwę w intencji z tych starych powołań, nazwijmy to w cudzysłowie, w intencji księży, w intencji zakonników. Tak, tu jeszcze raz przypomnę osobę wspomnianego już biskupa Maksymiliana Kalera, który w spotkaniu z księdzem Schmidtem powiedział bardzo wymowne słowa, kiedy ksiądz Schmidt mówi mu o tej trosce, o sprawy finansowe, i biskup Kaler powiedział wówczas tak do niego: proszę ojca, nie jest tak źle, kiedy ktoś z powodu braku finansów nie zostaje księdzem. O wiele gorzej jest, kiedy ktoś zostaje księdzem i później przez swoje postępowanie, przez swój styl życia jest zgorszeniem. Że potrzeba o wiele bardziej troski o świętość tych, którzy już weszli na drogę powołania. I jak powiedziałem wcześniej, był to taki moment bardzo rozstrzygający dla samego księdza Schmidta. I ta idea Dnia Kapłańskiego obejmuje troskę i modlitwę i ofiarowanie całego dnia w intencji nowych powołań, ale również bardzo mocno kładzie akcent na modlitwę, na ofiarowanie tego dnia w intencji uświęcenia tych, którzy na drogę powołania weszli, o ich wytrwanie, o świętość ich życia. Jednym słowem, jak nas czasem świerzbi język, żeby coś proboszczowi powiedzieć, warto się raczej za niego pomodlić. Można by tak powiedzieć, że na pewno są sytuacje, że trzeba i zdanie krytyczne pod adresem proboszcza czy innych duszpasterzy wyrazić. Ale ja w moich kontaktach, kiedy ktoś uskarża się na duszpasterzy, pytam się wprost, czy ty się za nich modlisz? No i odpowiedź bywa różna. Wróćmy na zakończenie, ojcze Bogdanie, do ojca pracy w redakcji Salvatora. Dodajmy skończonej pracy, bo obecnie pełni ojciec funkcję prowincjała. Jak pismo, które tak wiele miejsca poświęca właśnie kapłaństwu, jest odbierane w gronie jego czytelników? Czy cieszy się zainteresowaniem? Tutaj odpowiedź nie będzie taka konkretna, z tego względu, że nie zostały przeprowadzone badania socjologiczne, ankiety o jakieś kryteria dotyczące czytelników, w sensie wieku, wykształcenia, zainteresowania. Ja mogę tylko powiedzieć na podstawie jakichś osobistych kontaktów czy listów do redakcji, że myślę, że biorąc pod uwagę moment rozpoczęcia wydawania, to był rok 1996, kiedy tytułów czasopism katolickich na rynku było już wiele. I ja tak trochę mówię, że to tak jakby sytemu próbować coś jeszcze zaproponować, żeby coś zjadł. Że ten wybór był już trudniejszy i wejście na rynek czytelniczy było trudne. I startując z tego pułapu, nie prowadząc jakoś szeroko zakrojonej akcji reklamowej, że obecnie Salvator ma nakład 4000. Na pewno nie jest to dużo w porównaniu z innymi czasopismami, ale uważam, że to już jest jakiś dobry punkt wyjściowy i można tylko sobie życzyć, żeby osiągnął chociażby pułap sprzed wojny rzędu 20 tysięcy. On jest potrzebny nie tylko nam, jako polskiej prowincji Salwatorianów, ale myślę, że jest potrzebne, tak jak stało się to po wojnie, kiedy Salwator decyzją Konferencji Episkopatu Polski został w 1948 roku ogłoszony czy mianowany organem wszystkich diecezjalnych dzieł powołań kapłańskich w Polsce. Bo było to jedyne pismo o profilu właśnie takim, trosce, animacji, powołań kapłańskich i zakonnych. I myślę, że dziś Salvator ma tutaj w tym względzie jeszcze też duże pole do odegrania. I przynajmniej moim ideałem, moim zamiarem było, aby Salvator nie stał się jednym z wielu dwumiesięczników czy miesięczników katolickich, który będzie pisał o wielu rzeczach, ale żeby miał właśnie taki jasny
bardzo wyrazisty profil. Gdzie można dotrzeć do tego pisma? Jak znaleźć możliwość prenumeraty? Najkrócej podam adres redakcji obecnie, gdzie można napisać i uzyskać informacje o profilu, o prenumeracie. Można otrzymać egzemplarze bezpłatne dla zobaczenia, nim się ktoś ewentualnie zdecyduje. Bardzo proszę, jeżeli ktoś chciałby sobie zapisać adres, to można to uczynić teraz. To jest redakcja Salwatora, ulica Świętego Jacka 16, 30364 Kraków. Można też telefonicznie się skontaktować z redaktorem. To jest kierunkowy na Kraków 012 i telefon 269 12 31. 269 12 31. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie. Wiem, że obowiązki wzywają, że samochód już czeka, a zatem życzę tylko, by radość zmartwychwstania była pociechą i nadzieją na każdy dzień posługi na stanowisku prowincjała i w życiu kapłańskim. Bóg zapłać. Otwórz drzwi Chrystusowi, to Twój Zbawiciel. Gościem studia Salwator był ksiądz Bogdan Giemza, prowincjał Zgromadzenia Salwatorianów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To Twój Zbawiciel, pozwól przekroczyć Mu prób.